Pan Mirosław Hołbowicz, zastępca prezydenta EUKU, jest już w naszym studiu. Zaczynamy z lekkim opóźnieniem. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezydencie, temat numer jeden, ale dzisiaj już bardzo zdawkowo, bo o tym było wczoraj bardzo głośno. Wczoraj miało miejsce spotkanie grupy doradczo-badawczej w temacie odoru w mieście. Tak to ujmijmy roboczo. Przypomnijmy tylko, co się tam działo tak szybciutko i co zostało ustalone. Jest to realizacja postulatu mieszkańców miasta, mieszkańców gminy Ełk. Chodzi o siedliska głównie, którzy na spotkaniu z władzami miasta, władzami gminy zaproponowali, by taki zespół powstał i to oczywiście stało się już weszło to w życie. Ten zespół obradował wczoraj na terenie Ekomazur. W skład zespołu weszli przedstawiciele mieszkańców, oczywiście Związku Międzygminnego, Gospodarka Komunalna, spółki Ekomazury, Urzędu Miasta, Urzędu Gminy, mediów, również członkiem, czy w posiedzeniu wczorajszym wzięła udział pani poseł Anna Wojciechowska, a także ekspert do spraw neutralizacji odorów. Na początku spotkania dyskutowano na temat spraw organizacyjnych dotyczących przede wszystkim składu osobowego, no bo to jest takie, można powiedzieć, rozruchowe spotkanie. Ale następnie w swoje 5 minut miał ekspert zaproszony do udziału w zespole, doktor inżynier Rafał Lewicki, znany specjalista zajmujący się od wielu lat problematyką składowisk i odorów. I tutaj w ramach tego wystąpienia, oczywiście krótko powiem, ocenił dotychczasowe działania Związku Międzygminnego i przedstawił między innymi też swoją opinię na temat podjętych działań. Z tych działań, o których wspomniał, to było uszczelnienie kwatery od góry poprzez przykrycie ich, tej kwatery warstwą przesypową. To zalecenie zostało natychmiast wykonane przez spółkę już troszeczkę wcześniej. Kolejnym zaleceniem, które już ten ekspert wcześniej się kontaktował ze spółką w tych sprawach i te zalecenia były już wcześniej zasugerowane, użycie tak zwanych pasywnych pochodni na studniach odgazowujących. 6 takich pochodni zostało już przez spółkę zainstalowanych i one pracują. Natomiast do końca sierpnia planowane jest podłączenie wszystkich 16 studni, bo tam jest ich więcej na tej kwaterze, ale połączenie w system aktywny odgazowywania, więc taki, który będzie wysysał ten gaz składowiskowy z całej kwatery, co i będzie go spalać, to będzie dużo bardziej efektywny i bardziej skuteczna metoda na pozbycie się tego zapachu. Również bardzo pozytywnie ocenił rozwiązanie polegające na budowie kurtyn wodnych, kurtyn odorowych, antyodorowych na wzdłuż składowiska. To tak pokrótce. Myślę, że następne spotkania przyniosą kolejne informacje i że efekt tych spotkań będzie, mam nadzieję, w jakimś najbliższym czasie odczuwalny. Czekamy więc z niecierpliwością. Kolejny temat. Kolejne tereny w Ełku doczekają się remontu. Chodzi tutaj o teren przy budynku Mickiewicza 9, przy Pięknej 18 i przy Jana Pawła II 8. Cóż tam będzie robione? Bo zostały podpisane umowy. Jak co roku staramy się inwestować w nasze tereny takie mniej reprezentacyjne, w podwórka, w jakieś tereny, które uległy w międzyczasie degradacji. I w tym roku, tak jak już zostało tutaj przed chwilą powiedziane, podpisaliśmy umowy na remonty 3 miejsc, a mianowicie
właśnie teren wewnętrzny przy Mickiewicza 9, teren przy budynku Pięknej, przy budynku przy ulicy Pięknej 18, a także przy ulicy Jana Pawła II 8. Główny zakres tych remontów będzie polegał na poprawie tej estetyki, ale też wykonania nowych nawierzchni, wymiana obrzeży, regulacje studzienek, które się też na drogach komunikacyjnych znajdują. Co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? No, ułożenie nowych nawierzchni z kostki betonowej akurat w jednym czy dwóch przypadkach. No i to jest tak ogólnie, że dotyczy to wszystkich tych trzech inwestycji. Łączna wartość prac, które zostaną w ramach tych trzech działań wykonane, to jest prawie 300 tysięcy złotych i one pochodzą z budżetu miasta. Remonty to ostatnio czym żyje. Mamy rozkopane miasto. Ja zawsze powtarzam, musi być gorzej, żeby było lepiej. Trzeba to przetrwać, ale teraz o sprawie, która mnie jako kierowcę bardzo cieszy, bo wreszcie regulacja włazów i wpustów ulicznych w Ełku wejdzie w fazę realizji. To jest kolejny element naszego już takiego wieloletniego cyklicznego działania. Każdego roku około 30-35 studzienek kanalizacyjnych, które znajdują się w jezdniach lub w chodnikach, są regulowane, są poziomowywane, dorównywane do poziomu drogi. W tym roku również takie działanie podejmujemy i mamy wytypowane, ponieważ tutaj specjalny zespół, nasza komisja wewnętrzna ocenia, które studzienki należałoby w pierwszej kolejności naprawiać. Między innymi na ulicy Jana Pawła II, świętego Maksymiliana Korbę, Matki Teresy z Kalkuty, Marian Polska, Kochanowskiego, Baranki, Targowa, Mickiewicza, Staszica, Dobrzeńskiego. Także tych ulic jest trochę. I w tym roku 27 włazów do studzienek kanalizacji deszczowej będziemy poziomować i 5 wpustów ulicznych, a więc też około 30 miejsc, które w tej chwili uciążliwością są dla kierowców. Tak, bo trzeba czasami wyprostować. Tak. To tak na marginesie powiem, że jakby z oceny nawet osób przyjezdnych Ełk ma dość dobrze. A to potwierdzam, panie prezydencie, tak. W wielu miejscach powyrównywane te drogi, także... A nawet jeżeli człowiek choć przynajmniej trochę podróżuje, no to widzi, że jednak w Ełku nie wygląda to akurat najgorzej. Aż tak źle. Tutaj chciałbym prosić tylko kierowców o cierpliwość i o zachowanie szczególnej ostrożności. To będą zamknięcia okresowe na bardzo krótkich odcinkach. Niemniej trzeba uważać. Kolejny temat, który mamy do omówienia. Połączenie autobusowe Ełckiej Komunikacji Miejskiej znajdziemy już na mapach Google. Tak, dołączyliśmy jako miasto do tego ogólnoświatowego systemu. W tej chwili nasza komunikacja miejska, połączenia miejskie, połączenia gminne możliwe są przy planowaniu, do wykorzystania przy planowaniu trasy za pomocą mapy Google. Cóż tu można więcej powiedzieć? Wystarczy wpisać cel podróży kończący się ulicą i adresem i numerem mieszkania, a mapy poprowadzą, a na ostatnim odcinku tej trasy znajdą się nasze połączenia komunikacyjne. I warto z tego korzystać. Początek roku szkolnego za pasem, panie prezydencie, w sumie 10 dni pozostało do 11 dni do 1 września. Dobry start. Można już składać wnioski o to świadczenie. Tak, jest to program Dobry Start. Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, które się uczą w szkole, świadczenie będzie przysługiwało, czy przysługuje
do 24 roku życia. Ważne, że przyjmowaniem wniosków o świadczenia Dobry Start oraz rozpatrywaniem i przyznawaniem tego świadczenia, a także wypłatą, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj przypominamy tylko wszystkim rodzicom, żeby o tym pamiętali. Wnioski przyjmowane są od 1 lipca do 30 listopada, więc jesteśmy, można powiedzieć, w czasie. Natomiast no, prośba o to, żeby nie zapominać. I tak jak wspomniałem, przyjmuje je Zakład Ubezpieczeń Społecznych i można to robić wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe. I tutaj dlatego chyba też najłatwiej z aplikacji bankowej korzystać. Można z aplikacji, z bankowości elektronicznej albo z portalu PUE-ZUS lub portal informacyjno-usługowy empatia.ministerstwopracyipolitykispołecznej.gov.pl. Także tutaj trzy takie główne ścieżki dotarcia do tych środków. I na zakończenie jeszcze jak zwykle o tym, co się dziać będzie w naszym mieście w trakcie najbliższych dni, w szczególności z uwzględnieniem weekendu. No jest sporo jak zwykle wydarzeń. Kino pod gwiazdami 20 sierpnia, 21 Amfiteatr Ełckiego Centrum Kultury. Wstęp wolny, a film pod tytułem Wszystko o moim starym. Kolejnym wydarzeniem 21 sierpnia jest wydarzenie organizowane przez Muzeum Historyczne w Ełku. To jest Pociąg do Kultury Imienowski Jazz Set. To jest wydarzenie połączone z wyjazdem kolejką wąskotorową. Bilety 40 zł normalny, 20 zł ulgowy, dzieci do lat 3 bezpłatnie. Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Muzeum Historyczne w Ełku jest wakacyjny przystanek Czwartki w Sypitkach z przewodnikiem i tu z kolei ta impreza odbędzie się 22 sierpnia. Odjazd kolejki z Ełku do Sypitek o godzinie 10. Zapraszamy wszystkich. Kolejne wydarzenie to jest Mazurskie Kino Samochodowe, które oferuje film pod tytułem Pszczelarz. Kino swoją projekcję rozpoczyna od godziny 21 o 22 sierpnia na, jak zwykle, na placu giełdy samochodowej w okolicach Targowiska Miejskiego. Wstęp wolny. Kolejna impreza, bo jest tego sporo, tak muszę trochę szukać oczami. To jest, organizatorem jest Teatr Delicates. Odbywa się impreza 22 sierpnia o godzinie 16.30 na Promenadzie Ełckiej i będą to animacje dla dzieci, botaniczne, artystyczne i sznurkiem wyplatane. Tak to ładnie brzmi. A o 17.30 również Teatr Delicates przedstawi spektakl pod tytułem Przygody Cześka i Wieśka, część druga. Jak Czesiek i Wiesiek znaleźli apetyt. To dla naszych najmłodszych mieszkańców. Kolejnym wydarzeniem jest Igor Kwiatkowski, Tylko śmiech na sali. Ten wyjątkowy artysta kabaretowy, znany z kabaretu Para Nienormalni, wraca tym razem z solowym, premierowym programem pod tytułem Tylko śmiech nas ocali. Zapraszamy 25 sierpnia o godzinie 18. Bilety do kupienia na www.adriaart.pl. I impreza, która zawsze przyciąga wielu chętnych, to jest potańcówka na bulwarach, również 25 sierpnia o godzinie 19. Organizatorem jest Ełckie Centrum Kultury, wstęp
wstęp wolny. I mamy jeszcze zawody na hulajnogach łączą nas pasje. To też już jest cykliczna impreza. I zapraszamy na 24 sierpnia do Jełckiego Skateparku przy ulicy Parkowej na zawody pod nazwą Łączą nas pasje. Między godziną 9 a 14 będą rywalizować amatorzy, a może zawodowcy, bo to już trudno określić, jazdy na desce, na deskorolkach. Także celem zawodów jest propagowanie jazdy na hulajnogach, również zdrowego stylu życia oraz zachęcanie młodzieży do czynnego uprawiania sportu. Także zapraszamy na te wszystkie eventy. Na pewno nie będzie można się w najbliższym czasie nudzić. O tym wszystkim opowiadał zastępca prezydenta Ełku, pan Mirosław Hołubowicz. Dziękuję panie prezydencie za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.